Miasto Wałbrzych i agencja koncertowa Applause Planet zapraszają na koncert legendarnego wokalisty zespołu Marillion. Fish w ramach europejskiej trasy koncertowej wystąpi 17 października w hali wałbrzyskiego Osiru. Fish 17 października, Wałbrzych, hala Osir. Patronat medialny koncertu, telewizja twoja. Państwa, Jacek Grabowski, zapraszam na dzisiejsze informacje. Koncerty grupy Enej oraz Juli, występy utalentowanych Wałbrzyszan, balonowy turniej Polski czy Luna Park. Tak wyglądały tegoroczne Dni Wałbrzycha. Impreza po raz pierwszy miała miejsce na terenach kompleksu sportowo-rekreacyjnego Aquazdrój przy ulicy Ratuszowej. W święcie miasta uczestniczyło kilkanaście tysięcy mieszkańców Wałbrzycha. Na scenie prezentowali się zarówno artyści znani z radia i telewizji, jak i lokalne gwiazdy. Swoje 5 minut mieli m.in. laureaci konkursu Wałbrzych ma talent. Muzykę elektroniczną zaprezentował mieszkaniec Kamiennej Góry Wojciech Kania, natomiast Justyna Medekrza pokazała swoje możliwości wokalne. Przed występami Gwiazd Wieczoru na scenie pojawiły się również lokalne kapele. Głuszycko-jedliński skład Green Irish Team próbował zaczarować gości irlandzkimi rytmami, natomiast wałbrzyski zespół Silent Life zaprezentował dawkę rocka progresywnego. Patrzę z góry na drżące ręce, jednak nie całkiem cię podeprzę. Odejdź. Tak wygląda świat widziany spod stołu. Smutek, zatrucie, agresja i niemoc. To życie widziane tylko od dołu do drzewa. Słoneczna pogoda przyciągnęła na stadion kilkanaście tysięcy Wałbrzyszan. Silny wiatr dał się jednak we znaki organizatorom. Balonowy turniej Polski opóźnił się, ale olbrzymy napędzane gorącym powietrzem wzniosły się w końcu nad uczestników imprezy. Za nami replika balonu braci Mongofie. Zobaczymy ją za chwilę nad Wałbrzychem, a także w przestrzeni 15 km. Kto podąży za tę repliką, kto przywita na ziemi pilota i załogę, otrzyma niespodziankę. Ale to nie wszystko, bo za chwilę z naszej prawej strony nad sceną pojawi się jeszcze więcej balonów. Rozpoczynamy tym samym loty sportowe. Oprócz balonów i występów artystycznych na gości Dni Wałbrzycha czekały również inne atrakcje. Na boisku odbywały się konkursy, animacje oraz konkurencje sportowe. Z ulicy Ratuszowej wystartował także maraton MTB. Dostępne były bezpłatne badania krwi, a obok boiska stanęło kino 5D oraz olbrzymi Luna Park. Impreza zakończyła się tradycyjnym pokazem pirotechnicznym. Ponad 120 miejsc noclegowych o standardzie trzygwiazdkowym oferuje nowo otwarty hotel przy kompleksie Aquazdrój. W placówce oddano do użytku również nowoczesną restaurację. Inwestycje są uzupełnieniem całościowej oferty kompleksu sportowo-rekreacyjnego, którego budowę, zdaniem władz spółki, można uznać za zakończoną. Hotel mieści w sobie 60 dwuosobowych pokoi oraz dwa pomieszczenia o podwyższonej jakości. Obiekt przygotowany został pod standard trzygwiazdkowy, choć proces kategoryzacyjny jeszcze się nie zakończył. W cenie hotelu jest pobyt, nocleg, śniadanie, które tu widać, tak będzie zawsze wyglądało, i
siłowni. Także taka jest oferta. A dla później mamy tu restaurację z kartą menu dla każdego praktycznie, od miłośnika daniarskich po typowego mięsożerca. Władze spółki miasta wierzą, że propozycja hotelowa atrakcyjna będzie nie tylko dla gości gminy, ale również indywidualnego klienta komercyjnego. Doprowadzić ma do tego kompleksowa oferta, jaką dysponuje AquaZdrój. Minęły czasy, kiedy hotel służył do tego, żeby tylko spać albo żeby posiłek tutaj spożyć. Można pod jednym dachem wykorzystać park wodny, saunarium, fitness. Cały kompleks kosztował około 90 milionów złotych, na które powołana przez miasto spółka celowa zaciągnęła kredyt. Oddanie obiektu do użytku planowano wstępnie na marzec 2012 roku. Zmiana konsorcjum budowlanego oraz przerwanie prac przez generalnego wykonawcę przesunęło jednak termin odbioru. Tym ważniejsze, aby AquaZdrój jak najszybciej zaczął na siebie zarabiać, gdyż kredyt trzeba zacząć spłacać. Już w najbliższym czasie na hali widowiskowej otwarty zostanie cykl dużych imprez. Będzie to turniej siatkówki z udziałem Jastrzębskiego Węgla, drużyny niemieckiej i innych jeszcze zespołów naszych, miejscowych. W związku z tym to będzie pierwsze otwarcie na dużą imprezę. W ślad za tym płyną następne, między innymi tutaj wydarzenie kulturalne roku. W październiku planujemy Jezioro Łabędzie przedstawić. Gmina stara się również znaleźć dodatkowe źródła finansowania dla funkcjonowania kompleksu. Mowa tutaj o dotacjach z Ministerstwa Sportu, funduszach unijnych czy regionalnym programie operacyjnym z Urzędu Marszałkowskiego. Aż 8 spektakli teatru dramatycznego wystawi placówka podczas swojego nowego projektu. Reprezentację, gdyż tak nazywa się to działanie, ma na celu przedstawienie w skondensowanej formie najważniejszych wydarzeń ostatniego sezonu. Festiwal rozpocznie się w czwartek 12 września i potrwa 4 dni. Prezentacje Festiwal Dramatyczny. Z okazji reprezentacji teatr poprowadził specjalną akcję happeningową zapraszającą mieszkańców, by wzięli udział w festiwalu. Po ulicach poruszał się specjalny bus, na miasto wyjechały także zabytkowe samochody, a młodzież rozdawała przechodniom kwiaty i tłumaczyła ideę projektu. Czterodniowe reprezentacje pokażą aż 8 najważniejszych spektakli wałbrzyskiej placówki. Będzie ostatnia premiera, czyli Znikające szkoły. Będą skondensowane dwa odcinki kabaretu, serialu kabaretowego. Będzie nagradzany bardzo Betlejem Polskie, które za chwilę jedzie w trasę do Warszawy, potem do Bydgoszczy. Będzie Na Boga w reżyserii Marcina Libera, który też za chwilę jedzie w trasę festiwalową. Więc wszystko to, co dobre zdarzyło się w ostatnich miesiącach w naszym teatrze, pojawi się w takiej skondensowanej formie. Reprezentacje są jednak okazją nie tylko na podziwianie produkcji na scenie. Do Wałbrzycha zjedzie również słynny krytyk teatralny Łukasz Drewniak, który poprowadzi panele dyskusyjne. Goście będą mieli okazję na rozmowę z aktorami i twórcami sztuk, a także poznanie 50-letniej historii teatru dramatycznego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej placówki. Dawny poniemiecki cmentarz w gminie Walim przestał istnieć. W tym miejscu pojawiły się ławeczki, drewniany stół oraz karmiki dla zwierząt. Za zmiany nie jest odpowiedzialna jednak gmina, a osoba prywatna. Wójt Walimia Adam Hausmann przygotował doniesienie do prokuratury zarzucające profanację oraz przywłaszczenie sobie gminnego gruntu. Państwo Wisłoccy odpierają jednak zarzuty, tłumacząc, że na tym terenie wykonali jedynie prace porządkowe i nie dopuścili się bezczeszczenia cmentarza. Sprawę wyjaśnić mają śledczy. W październiku 2011 roku podczas nagrywania reportażu o dawnych cmentarzach ewangelickich nasza redakcja udała się m.in. na ulicę Wiejską w miejscowości Walim. Towarzyszył nam Łukasz Kazek, znany regionalista, historyk i autor książek o górach sowich. Jak ja tu byłem przynajmniej z pół roku temu, to tu leżała żuchwa z zębami ludzka. Także ktoś tu z wykrywaczem po prostu chodził i chcieli coś znaleźć. Nie? Na tym cmentarzu znajdował się u podnóży cmentarza krzyż, około 3 metrów. Na nim była postać Jezusa Chrystusa, zardzewiała, ale robił niesamowity klimat, bo jak przez te gąszcza się przechodziło i ten Chrystus się nagle wyłaniał, rzeczywiście człowiek miał wrażenie takie, że jest na wyjątkowym miejscu, na miejscu, gdzie ludzie spoczywali i ludzie, którzy tą ziemię kształtowali, żyli. I było rzeczywiście jeszcze kilka kwater w obramówkach betonowych, takie jak były groby ewangelickie. Dzisiaj nie ma śladu kompletnie po tym. Na działce o powierzchni około 8 arów stoją teraz ławki, drewniany stół, parasole oraz karmiki dla zwierząt. Zarośla zostały przerzedzone, a teren posprzątany. Państwo Wisłoccy, właściciele pobliskiego terenu, zapewniają, że gdy przystępowali do prac porządkowych, w tym miejscu nie było żadnych pozostałości dawnej nekropolii.
Żadnych tutaj grobów nie było, żadnych pomników, nic. Krzyża? Tutaj krzyża nie ma, już od dawnych latach krzyża. Tutaj kiedyś słyszałem, że był kiedyś krzyż z metalu chyba, a ja wtedy byłem w Anglii i prawdopodobnie jak byłem, bo tutaj problemy mamy z łomiarzami. Oni pojeżdżają, tutaj podjeżdżają i kradną. Tutaj jest taki duży problem z kradzieżem. Cmentarz ewangelicki, który znajdował się w tym miejscu, został zlikwidowany w latach 70. ubiegłego wieku. Likwidacja w rozumieniu ówczesnego prawa oznaczała jednak jedynie utratę funkcji pochówkowych. To dlatego jeszcze w 2011 roku w tym miejscu znajdowały się pozostałości mogił oraz charakterystyczny krzyż. Działka wpisana jest do ewidencji zabytków, co potwierdza wałbrzyska delegatura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wójt Walimia skierował pismo do prokuratury zarzucające profanację cmentarza. Nie jestem w stanie powiedzieć, kto to zrobił. Mogę tylko podejrzewać tylko i wyłącznie. Natomiast na pewno sprawa trafiła do prokuratury. Nie popuszczę, żeby tak to wyglądało. Wystawianie ławeczek, nie wiem, tabliczek w chwili obecnej, teren prywatny, zakaz wstępu, tak? Bo takie tabliczki, jestem zdziwiony, po prostu jestem zdziwiony postępowaniem, nie wiem, jak człowiek może tak postępować, że sobie buduje grilla na czymś cmentarzu. Między gminą Walim a małżeństwem Wisłockich toczy się również spór o prawa do posiadania działki. Właściciele pobliskiego terenu chcieli wykupić grunt, lecz spotkali się z odpowiedzią odmowną, uzasadnioną charakterem cmentarnym tego miejsca. Wystąpili zatem o nabycie działki numer 33 drogą zasiedzenia. W tej sprawie toczy się postępowanie sądowe. Sąsiednie działki mają charakter budowlany i w przyszłości powstać ma na nich osiedle domków jednorodzinnych. W zeszłym roku inwestor zbudował drogę przylegającą do dawnego cmentarza. Państwo Wisłoccy uważają, że jezdnia miała być poszerzona kosztem cmentarza. Geodeta gminy przyszedł 5 maja, posprejował, tutaj mierzył granicę i powiedział, że tutaj ta część po prawej stronie należy już do gminy. Od tego punktu, gdzie jest to różowy ten spray, droga ma być przecięta wzdłuż do końca i po drugiej stronie zaznaczył dokładnie tak samo sprayem na różowo, że tam będzie, wszystko pójdzie do lewej strony, do drogi. To pokazuje, że cmentarz miał być koparką, wyrównany i przyłączony do drogi. Nigdy nie było zamiaru poszerzenia tej drogi do 6 metrów, a jeżeli Państwo Wisłoccy wiedzą, to jest tylko dowód na to, że ci Państwo cały czas, nie wiem, pomawiają nas, wymyślają różne rzeczy. Nigdy, ale to nigdy. Zresztą obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego dość jasno określa szerokość działki pod drogę. To nie jest tak, że wójt, nie wiem, inwestor, ktokolwiek sobie zrobi taką drogę, jaką sobie życzy. Absolutnie. Po cmentarzu ewangelickim w dawnym mieście Taschendorf, dzisiejszym Walimiu, nie został ani ślad. Zapomnianych, zarośniętych i zaniedbanych nekropolii na terenie Gursowich jest jednak znacznie więcej. By nie dochodziło do takich sytuacji, Łukasz Kazek postanowił powołać fundację, która zajmie się ochroną miejsc pochówków dawnej cywilnej ludności niemieckiej, zamieszkującej ten rejon. Albo w mojej wiedzy była informacja, że w tym miejscu leży jakiś SS-man bądź człowiek, który mordował, zbrodniarz, to w życiu bym z taką inicjatywą nie wyszedł. To są zwykli ludzie, którzy tu mieszkali, jeżeli tak żyjemy dzisiaj my, jeszcze grubo przed tym, niż się Hitler urodził, w ogóle nazizm powstał. Są to cmentarze z początku lat XX wieku, a także z końcówki i z drugiej połowy XIX wieku. Szewcy, piekarze, rzemieślnicy, tkacze, którzy zwykle tak jak my dzisiaj żyli, umierali i kształtowali tą ziemię i tą historię. I dlatego powinni zostać w spokoju. Degustacje win, nalewek, miodów oraz ciast wyprodukowanych przez lokalnych twórców, a także specjalny program zwiedzania Pałacu Wiedlińce. Zakończyła się druga edycja festiwalu U źródeł Szarlotty, która miała miejsce na dziedzińcu monumentalnego obiektu. Nie tylko amatorzy dobrego wina znaleźli coś dla siebie podczas imprezy. Choć wybór alkoholowych trunków był spory, przed pałacem można było także spróbować domowych wypieków, kiełbasy z grilla, a także miodów, przetworów owocowych oraz suszonych grzybów pochodzących od lokalnych producentów. Grzyby, ciasta, nie widzicie, ciulala, ciulala, ole! Tutaj nasi lokalni wystawcy, producenci mają swoje stoiska, na których można kupić ciasto, można kupić wino, mamy miody herbowe jedlińskie, są atrakcje dla dzieci, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Dla najmłodszych nie zabrakło odmuchanych zamków oraz przejażdżek na kucach i koniach. Na dziedzińcu pałacu nadal podziwiać można było replikę słynnego Fokera, czyli trójpłatowca Czerwonego Barona. A imprezie towarzyszyła muzyka grana na żywo. Choć był to festiwal winem i miodem płynący, już niedługo w Wiedlińce spróbować będzie można także lokalnego piwa.
Mury pną się do góry, także już niedługo tutaj powstanie mini browar razem z hostelem, także będzie więcej miejsc noclegowych w Jedlinie. No i będzie jedlińskie, najprawdziwsze, domowe piwo z naszego własnego browaru, także Jedlina będzie mogła się na pewno w świecie chwalić własnym produktem. Dla gości zespołu pałacowo-hotelowego udostępniona została także specjalna oferta zwiedzania. Po zabytkowym obiekcie odprowadzały tym razem postaci znane z historii tego miejsca. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć również dwie wystawy, które aktualnie mają ekspozycję w pałacu. I to były już wszystkie informacje, jakie dla Państwa przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.